Proszę o zabranie głosu posła Sebastiana Płachyckiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, reprezentując tutaj grupę 30 wnioskodawców, chcemy na końcu trzeciego akapitu dodać następujące zdanie. Jest to akapit, w którym jest apostrofa do nauczycieli. Posłuchajmy. Apelujemy, abyście wypełniając swoje obowiązki, przestrzegali prawa w stosunku do wszystkich uczniów, także tych pełnoletnich, respektując ich prawo do samodzielnego usprawiedliwiania się i decydowania o sobie. Panie posłanki i panowie posłowie, jako Sejm Dzieci i Młodzieży uważam, że powinniśmy reprezentować wolę właśnie tych, którzy tutaj zasiadają, czyli polskiej młodzieży. To prawo, choć teoretycznie jest zagwarantowane, wynika chociażby z artykułu 10 i 11 Kodeksu Cywilnego, w rzeczywistości bardzo rzadko jest przestrzegane. No, może nie bardzo rzadko, ale często dochodzi do uchybień. Dlatego tutaj, kiedy mamy okazję na forum w sumie całego kraju powiedzieć o tym, co nas boli i czego potrzebujemy, powinniśmy właśnie o tym powiedzieć, a problem nie jest mały, ponieważ pomimo, że już w 1994 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało odpowiednie stanowisko w tej sprawie, z którego jednoznacznie wynika, że usprawiedliwianie przez rodziców dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich, a uczniowie pełnoletni powinni mieć prawo do usprawiedliwiania się samodzielnego. Tak mówi to stanowisko, zostało wydane w czerwcu. W Szczecinie przykładowo zająć ma się tym zamiar Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. I uważam, że tego typu działania powinniśmy wesprzeć. Tym pokażemy, jakie jest zdanie polskiej młodzieży, ponieważ to właśnie ich tutaj reprezentujemy. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o przyjęcie tej poprawki, ale do was gimnazjaliści chciałbym jeszcze powiedzieć, że choć być może ten problem jeszcze was nie dotyczy, to pamiętajcie, że już za kilka lat ten problem dotyczyć was będzie, więc lepiej, abyśmy wtedy żyli już w szkole z unormowanym tym problemem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. W poprawce czwartej wnioskodawcy proponują, aby dopisać następujące zdanie do trzeciego akapitu na końcu. Apelujemy, abyście wypełniając swoje obowiązki przestrzegali prawa w stosunku do wszystkich uczniów, także tych pełnoletnich, respektując ich prawo do samodzielnego usprawiedliwiania się i decydowania o sobie. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyjęciem poprawki do projektu apelu przygotowanego przez Komisję Drugą, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 442 posłów. Za głosowało 238 posłów, przeciw głosowało 147 posłów, wstrzymało się 57 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.